Cześć, z tej strony Marek, a dziś chciałbym Wam zaprezentować telefon z ogromną baterią o pojemności ponad 6000 mAh, który pracuje pod kontrolą Androida 7, a mowa będzie o Alcatel K6000+. Więc tradycyjnie zaczniemy od zawartości pudełka, które jak zwykle jest pomarańczowe, a w pudełku poza telefony możemy znaleźć dużą 2-amperową ładowarkę, kabel OTG, kabel micro USB, gwarancję, instrukcję obsługi, silikonowe TUI oraz klucz do otwierania tacy kart. Sam telefon to naprawdę spore i dosyć ciężkie urządzenie, waży ono bowiem aż 250 gram i jest stosunkowo grube. Jego grubość wynosi 9,8 mm. Dzięki temu telefon dosyć pewnie leży w dłoni. Widać, że jest dobrze zbudowany. Przedni panel kryje 5,5-calowy wyświetlacz, nad którym nie zabrakło diody powiadomień. Natomiast pod wyświetlaczem dostrzeżemy skaner odcisków palca, który też pełni funkcję przycisku Home. Obok niego znajdują się dwa pojemnościowe przyciski funkcyjne Androida, które są podświetlane na biało. Rama telefonu wykonana jest z metalu. Na prawej krawędzi umieszczono przyciski regulacji głośności oraz przycisk załączania. Natomiast hybrydowe gniazdo kart umieszczono po lewej stronie. No i możemy tam zamontować albo dwie karty SIM, albo kartę SIM oraz kartę pamięci. Od spodu urządzenia widzimy podwójny grill maskujący tylko jeden głośnik, a po środku jest tradycyjne gniazdo micro USB. No i u góry oczywiście mamy gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Tylna pokrywa jest niezdejmowalna, nie ma dostępu do baterii. W górnej dolnej części mamy wstawki z tworzywa, pod którymi ulokowano anteny. Po środeczku widzimy obiektyw 13-megapikselowej kamery oraz diodę naświetlającą LED. Telefon jest solidnie zbudowany, choć można mieć lekkie zastrzeżenia co do spasowania niektórych elementów, zwłaszcza łączenie tych elementów plastikowych z tylną obudową nie jest moim zdaniem super precyzyjne. Na szczęście telefon nie skrzypi, nie wydaje żadnych dźwięków nawet pod silnym naciskiem. Ekran w telefonie pracuje w rozdzielczości Full HD, jest on w rozmiarze 5,5 cala, no i prezentuje dosyć ostry, wyraźny obraz, kolory są w miarę żywe, kąty widzenia są na dobrym poziomie, maksymalna jasność mogła być na troszkę lepszym poziomie, jest to zdanie producenta 450 nitów, no ale pomimo to bardzo słoneczny dzień, będziemy musieli troszeczkę wysilić wzrok. Minimalny poziom jasności też nie jest tak dobry, jakby można się tego spodziewać, ale tu z pomocą przychodzi nam tryb nocnego czytania, dzięki któremu obraz dostanie żółtego odcienia i nie będzie drażnił naszych oczu. Ekran jest zaszklony hartowanym szkłem, ale nie jest to Gorilla Glass. No to zobaczmy, jakie zdjęcia robi ten telefon. Otóż wyposażono go w dwa sensory. Główna kamerka ma 16-megapikselowy czujnik, natomiast kamera z przodu ma sensor o matrycy 8 megapikseli. I muszę Wam powiedzieć, że w dobrych warunkach oświetleniowych telefon robi dosyć dobre, ostre i wyraźne zdjęcia, na których widać wiele szczegółów. Niestety wraz z pogorszeniem się warunków oświetleniowych jakość zdjęć drastycznie spada. Ilość widocznych detali też jest znacznie mniejsza. Po 16-megapikselowym sensorze można by się spodziewać troszeczkę lepszych zdjęć. Podobnie zachowuje się też kamera. Możemy rejestrować filmy w rozdzielczości Full HD. Widoczny jest brak stabilizacji obrazu. No i tak jak poprzednio, czym mniej światła, tym jakość nagrywanego materiału będzie gorsza. Sama aplikacja aparatu oferuje nam 4 tryby, wśród nich możliwość robienia zdjęć w trybie ręcznym, czyli sami możemy sobie nastawić parametry kamery, o ile się na tym znamy. Przejdźmy zatem do systemu. Telefon pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 7. System posiada siatkę ikon 4x4. Ikony są delikatnie zmodyfikowane, takie nieco owalne. Oczywiście wspiera on większość funkcji, które znamy już z innych urządzeń z Androidem 7, ale z takich ciekawszych można wymienić na przykład funkcję nie przeszkadza, gdzie możemy na dowolny okres czasu szybko tą funkcję włączyć. Oczywiście jest też możliwość edycji skrótów systemowych. Bardzo zostały też rozbudowane inteligentne funkcje. Wśród tych popularniejszych można wymienić na przykład wybudzenie telefonu podwójnym tapnięciem w ekran, bądź też uruchomienie wybranej aplikacji pisząc wybrany gest na wygaszonym ekranie. Producent też pokusił się o funkcję obsługi telefonu jedną dłonią. No po prostu obraz można zmniejszyć wyraźnie, przesuwając palcem od środka do krawędzi ekranu w dolnej jego części.
Jeżeli chodzi o skaner linii papilarnych, działa on dosyć szybko, jednak nie za każdym razem mój palec został rozpoznany. Przy definiowaniu odcisku palca dobrze jest ten sam palec zeskanować kilkukrotnie. Jeżeli chodzi o wydajność, to nie ma co narzekać. Telefon spisuje się w miarę dobrze, nawet lepiej niż można by się tego spodziewać. Prawdopodobnie zawdzięczamy to aż 4 GB pamięci RAM, dzięki czemu telefon nie ma problemów z wielozadaniowością. Aplikacje uruchamiają się błyskawicznie. Może dla graczy to nie będzie najlepszy telefon, ponieważ użyty procesor tutaj nie jest najwyższych lotów, ale większość gier ze sklepu Play działa bez największych zastrzeżeń, a w popularnym benchmarku AnTuTu telefon ten przekroczył 44 tysiące punktów. Jeżeli znów chodzi o dźwięk, to telefon ten posiada jeden tylko głośniczek, pomimo że grill jest podwójny, no i sam głośnik jest stosunkowo cichy, moim zdaniem zbyt cichy. Jakość dźwięku może nie jest najgorsza, ale przy maksymalnej głośności da się odczuć, że dźwięk już jest niekształcony. Natomiast bardzo dobrze telefon wypada pod względem łączności. Obsługuje on wszystkie częstotliwości używane przez polskich operatorów, w tym LTE na kanale 20, czyli na częstotliwości 800 MHz, dzięki czemu poza miastem nie będziemy mieli żadnych problemów z obsługą szybkiego LTE. Wi-Fi jest bardzo czuły. Dobrze też wypada lokalizacja. Telefon wykrywa satelity GPS, jak i rosyjskiego GLONASS. Lokalizuje nas dosyć precyzyjnie. Łączność jest stabilna, nie zrywa sygnału. Chociaż zdarzało mi się, że maksymalne odchylenie od miejsca, w którym się znajdowałem, sięgało nawet po 8 metrów, ale testu dokonywałem w pochmurny, w deszczowy dzień. Więc pora teraz na największy atut tego telefonu, otóż baterię. Jak podaje producent, wyposażono telefon w baterię o pojemności 6050 mAh, któremu też towarzyszy ładowarka z technologią szybkiego ładowania. Ładowanie telefonu jest naprawdę szybkie, co prawda telefon trochę się przy tym grzeje, ale można całą baterię naładować w niespełna 2 godziny, a 20-minutowe ładowanie pozwoli nam na korzystanie z telefonu przez prawie cały dzień. Ja oczywiście też podałem telefon testowi polegającemu na odtwarzaniu materiałów wideo przy maksymalnej jasności ekranu i maksymalnej głośności, no i okazało się, że telefon ten pracuje nieprzerwanie przez 8 godzin i 25 minut, co jest bardzo dobrym wynikiem. Przeciętnemu użytkownikowi pozwoli to na korzystanie przez 2-3 dni z tego telefonu bez konieczności ładowania, a tacy mniej aktywni nawet mogą ładować co 4 dni lub nawet rzadziej. Na zakończenie jeszcze może troszeczkę o cenie. Otóż mój telefon pochodzi ze sklepu Gearbest, gdzie kosztował $180. Mam nadzieję, że ta cena zacznie szybko spadać albo pojawi się jakiś kod zniżkowy, którego możecie szukać na forum Telhina. No i podsumowując telefon, trzeba powiedzieć, że jest to kawał solidnego telefonu. Jakichś większych wad w nim nie znalazłem. Jego największą zaletą jest dobra żywotność baterii. Niektórzy z Was z pewnością zapomną, gdzie położyli ładowarkę. Telefon też pracuje pod kontrolą Androida 7. Ma aż 4 GB pamięci RAM, dzięki czemu wielozadaniowość nie sprawia żadnych problemów. Jest też metalowa obudowa i skaner odcisków palca. Zawodzi troszeczkę aparat w słabszych warunkach oświetleniowych. Nie do końca byłem zadowolony z jakości czy też z głośności dźwięku. Napiszcie mi, co Wy sądzicie o tym telefonie. Czy jest to najlepsza propozycja w tej cenie? A może jednak wybrać inny telefon, na przykład Ulefone Power 2 lub coś podobnego. Podzielcie się swoimi opiniami. Mam nadzieję, że podoba Wam się test. Zostawcie łapkę w górę. Ja Was też zapraszam do przejrzenia moich starszych filmów. Testowałem już bardzo dużo telefonów z Chin. Najróżniejsze, od najtańszych poprzez te z najwyższej półki. Oczywiście poza telefonami testuję na kanale wszystko, co finek jest opłacalne. Także zapraszam, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Do następnego razu. Cześć.